tym meczu wszystkiego było aż nadto. Najważniejsze, bo wszyscy czekali na siódme zwycięstwo z rzędu Tygrysów z Opola, czyli Dremana Futsal Opole Kompraktice. Tak też się stało, ale przed meczem można było mieć jeszcze wątpliwości. Działacze, jak to się mówi, nie zapeszali. Nie, nikt nie chciał od tego uciec, natomiast sztab robił wszystko, żeby chłopaki po sześciu kolejnych zwycięstwach nie odlecieli, trzymali ich, że panowie, to jeszcze nic nie znaczy, ale to jest świadomy zespół, są doświadczeni zawodnicy i myślę, że ostatnimi osobami w Opolu, którzy dopisali se trzy punkty, byli właśnie zawodnicy Toniego Koredery. A w samym meczu były żółte, czerwone kartki, aż 13 bramek i pewne zwycięstwo Dremana 9-4, choć nic tego nie zapowiadało po pierwszych niespełna 6 minutach. Zaczęło się od bramki Niko w 5 minucie i 30 sekundzie po akcji z Waltkiem Sobotem 1-0, później na 1-1 goście wyrównują 24 sekundy później po rzucie rożnym błąd Lacha i Kevin Sidor zdobywa gola. W 10 minucie 17 sekundzie Blank podaje do Jakuba Janczaka, robi się 2-1, a końcówka pierwszej połowy to fantastyczna gra Dremana, akcja całego zespołu, szybka kontra, którą kończy lider naszego zespołu Arkadiusz Szybczyński, zdobywając trzecią bramkę dla swojego zespołu. Ja dzisiaj też muszę występować i z tyłu, i z przodu. To też dla mnie trochę jakby nowość, ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej. No fajnie, cieszy ta bramka do szatni, tak troszkę chłodniejsze głowy będą przed startem drugiej połowy, także. Ale mecz nie jest jeszcze zakończony, musimy być skoncentrowani do końca. Tutaj jednak są zawodnicy, którzy gdzieś grali futsal wcześniej i też jest taka mieszanka, są Kolumbijczycy, którzy też super się pokazują z tej perspektywy. Także no, to jest trudniejszy pojedynek. A macie to w głowach, że to będzie, jeśli wygrana, to siódma z rzędu, taka historyczna? Czy w ogóle o tym nie myślicie? Nie, staramy się o tym nie myśleć, bo to myślę, żeby nas dekoncentrowało bardziej niż tą w drugą stronę. Także no, myślimy tylko o trzech punktach, tym bardziej, że gramy u siebie tutaj przed własną publicznością. Drugą połowę niestety Tygrysy zaczęły ospale. To się szybko zemściło i goście zdobyli dwie bramki z rzędu. Tutaj brylował kolumbijski zawodnik zespołu z Kamienicy, a mianowicie Tijerino. On zdobył bramkę na 3-2 i chwilę później w 25 minucie i 36 sekundzie na 3-3. Ale Dreman ma w swoim składzie takiego asa jak Waldemar Sobota. Ten błyskawicznie jeszcze w tej samej minucie meczu, czyli 26, zdobył bramkę na 4-3, dobijając piłkę właściwie do pustej bramki po akcji całego swojego zespołu. Wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie łatwo. Przeciwnicy też wiedzą, że my przed tym spotkaniem wygraliśmy 6 spotkań z rzędu, więc oni też już inaczej się nastawiają, wiedzą, że muszą od początku być na boisku, bo inaczej to może być szybciutko po meczu. A dzisiaj było widać, że ta pierwsza połowa była może z lekką nutką na naszą stronę, ale więcej wyrównana niż ta druga, bo w drugiej już pokazaliśmy, że to my tutaj górowaliśmy i zasłużenie wygraliśmy. Później zaczęły się nerwy, długo żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć bramki, ale później nastąpiło przełamanie. 5-3, 6-3 i 7-3 i można byłoby powiedzieć, że było po meczu. Do sytuacji niestety niesportowej doszło w 35 minucie i 30 sekundzie. Sędzia pokazał dwie czerwone kartki dla zawodników naszego zespołu, jedną dla zawodnika zespołu gości. To nie zmieniło jednak wiele oblicza meczu. Nasi do końca walczyli o każdą bramkę, a na 15 sekund przed końcem meczu dokonał tego Waldemar Sobota. A nawiązując do tych bramek, że ostatnie 15 sekund, to tylko pokazuje, że w futsalu obojętnie w której sekundzie, ile zostało jeszcze, można strzelić bramkę i przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. A zatem wszystko dobre, co się dobrze kończy. Siódemka niezapeszona. No tak, na początku sezonu można było niekoniecznie tak zakładać, bo pierwsze dwa spotkania przegraliśmy, tak, ale wiedzieliśmy o swojej jakości, wiedzieliśmy, że jak na te właściwe tory wrócimy, to poleci. Tak, kapitalne spotkanie, dużo bramek, fajny mecz. Pokazaliśmy, że jesteśmy lepszym zespołem i myślę, że każdy, kto zobaczył 9 goli Tygrysów i dobrą postawę gości, trzeba im to oddać, wychodzi z hali zadowolony. No i tak chcemy, żeby nasza drużyna grała w kolejnych meczach, byle zwycięsko i efektownie. Będzie jakieś specjalne świętowanie tej siódemki, no takiej historycznej, co by nie było jednak. Nie sądzę, żeby było jakieś świętowanie. Za tydzień czeka nas prawdziwy test, jedziemy do Lubawy na starcie z Konstraktem i na pewno nie jedziemy tam na wycieczkę. Także myślę, że chłopaki, szybka odnowa, analiza, pewnie jakieś małe piwko przysłowiowe i już będą myślami na meczu w Lubawie. A Dreman pozostaje w ścisłej czołówce tabeli po zwycięstwie dzisiaj nad Kamienicą Królewską 9-4.